Siema. Zaczynamy naszą przygodę w Nepalu, także dzisiaj jest pierwszy odcinek dotyczący kursu medytacji, który odbyliśmy w miejscowości Kathmandu, czyli w stolicy Nepalu. Pokrótce przedstawię Wam, jak wyglądał nasz dzień, co się działo, gdzie żyliśmy, jak to generalnie wszystko funkcjonuje. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Siema. Zaczynamy. Tutaj po lewej mieszkaliśmy. Tą drogę przebywaliśmy codziennie rano na nasze medytacje, które zaczynały się o 6.30. Można było sobie pokręcić świętym kręciołkiem, jakkolwiek to się nazywa. Po prawej stronie mamy miejsce medytacji. Generalnie otwarte tylko dla mnichów. Wieczorami mieli tam jakieś dziwne sesje medytacyjne, takie wyglądające dość ciekawie i strasznie. Idziemy dalej. Możecie zobaczyć, jak wygląda mnich. Tak wygląda mnich. Żyją normalnie z nami. Też mają swój tryb dnia, który jest bardzo zbliżony. Codziennie medytacje, codzienne jedzenie, ogarnianie terenu, tematu i wszystkiego. Tutaj jest widok na Kathmandu, który jest w wielkim pyle, ponieważ było trzęsienie ziemi w 2015 roku. Do tej pory nie ma elektryczności na ulicach i jest strasznie dużo pyłu. Teraz kierujemy się do największego świętego kręciołka, jakkolwiek to zwał, prayer wheel, na to mówią. Jakiś święty kręciołek, myślę, że jest ok. Pierwszy raz zakręciłem go w drugą stronę i mnich zwrócił mi uwagę, że to jest złe, bo można go kręcić tylko w jedną stronę, wtedy przynosi szczęście, a w drugą stronę nie przynosi szczęścia. Tutaj możecie sobie spojrzeć, co Dalai Lama myślał, jakie jest jego wizja. Całkiem ciekawa, warto przeczytać o przekazywaniu dobra. Jak to jest, że wszyscy przekazują nam dobro, a my nie przekazujemy dobra innym. To jest ich takie trochę święte drzewo, nie wiem, na pewno robi wrażenie, te pomarańczowe kwiatki. Widzieliście pewnie na zdjęciach już, ale jest ciekawe. No i udajemy się do budynku zwanego Gompą, czyli miejscem, w którym odbywały się wszystkie nasze medytacyjne sesje, gdzie uczyli nas, jak zacząć, jakie są podstawy medytacji, na czym ona polega, na czym trzeba się skupić. Teraz zejdziemy do środka, ale cicho. Tak wyglądało to. Czemu mnie tam nie ma z nimi? Zaraz wam powiem, bo tam trzeba być cicho. A nie mam jej dlatego, bo zaczęli gadać za dużo głupot na temat buddyzmu i jakby namawiać ludzi do bycia i do reinkarnacji i do wszystkiego. A to nie dla mnie. To jest nasza stołówka. Każdy bierze sobie talerzyk, nabiera sobie ryż, jarmuż lub jakieś inne warzywa, jakieś dodatki, sosy, cokolwiek. Generalnie jedzenie jest wegetariańskie. Bardzo zbliżone każdego dnia, aczkolwiek smaczne, da się przeżyć. Tu mamy miejsce, gdzie można sobie wypić herbatkę i zawinąć się na tarasik, gdzie można zjeść, aczkolwiek też trzeba utrzymać ciszę. Piękny widok na pasma górskie. Codziennie jest identyczna pogoda. A tam macie główną siedzibę, do której niestety nie mieliśmy wstępu. Fajnie było ją zwiedzić, ale nie było to dla nas. Ogród
Ogród jak to ogród. Można pochillować, poleżeć, pomyśleć, zastanowić się nad swoim życiem, jakie złe ono jest, albo jakie dobre, albo cokolwiek tam sobie chcecie. Dobra, spadamy stąd. Jesteśmy na zewnątrz, gdzie jest nasza ulubiona kawiarnia, jedyna, gdzie można wypić kawę i mieć dostęp do internetu, który jest zabroniony na terenie klasztoru. Wi-Fi spot. Niezależnie od kontynentu, wszyscy są uzależnieni od kawy i internetu. Taka prawda.